Moje działania wówczas stanowiły egzamin z obowiązku wobec Polski. I ja się oceny tego egzaminu nie obawiam, że trzeba zrobić wszystko, by sprostać sytuacji, w której ludzie oczekujący i tu na sprawiedliwość tak szybko odchodzą, porażeni niemocą lub na zawsze. Rzecz w tym, by zdążyć przed Panem Bogiem. Jak to wyraziła obrazowo Panna Kral w tytule swojej mądrej książki. Ostatnie tygodnie świadczą, że my zdążamy i chyba zdążymy. Dlatego właśnie ja nie tylko nie zgłaszam zastrzeżeń do decyzji sądu w sprawie świadków i dokumentów, ale ja je popieram, bo one po prostu chronią proces, stwarzają możliwość oczekiwanego wymiaru sprawiedliwości. Ustawiony przez prokuratora Związek Zbrojny nie tylko nie istniał, ale nie mógłby istnieć. Na przeszkodzie stałby fakt, że członkami związku miałyby być osoby sprawujące najważniejsze stanowiska w państwie, mające pełnią władzę. Osoby takie dysponują możliwościami przeprowadzenia dowolnej decyzji i dlatego nie odczuwają potrzeby tworzenia innych struktur niż konstytucja. Przygotowania do stanu wojennego były prowadzone nie po to, Wydział Operacji przeprowadził, ale by uznać zdolność wykonania takiego przedsięwzięcia. Gdy sięgam do wspomnień, najbardziej wyraziście jawi mi się wszystko to, co związane było z groźbą radzieckiej interwencji zbrojnej w Polsce w grudniu 1980. Było to i potworne, i realne. Za sprawą różnych przyczyn, w tym i mojego przeciwdziałania, do interwencji nie doszło. Po kilku miesiącach, w marcu 1981, to niebezpieczeństwo znowu się pojawiło. Ale z trudem udało się zmienić zdarzenie. Ważne jest, że w późniejszych miesiącach taka groźba, wbrew temu, co się niekiedy pisze i mówi, nie wystąpiła już w realnym wymiarze. Jestem głęboko przekonany, że jesienią 1981 zagrożenia Polski radziecką interwencją zbrojną nie było. Jest dostatecznie dużo przesłanek, by stwierdzić, że radziecka orientacja na usytuowanie interwencji na dalszym planie miała charakter trwały. Nadal jednak wyznawana była w Moskwie doktryna, że polskie problemy mogą być rozstrzygnięte tylko siłą zbrojną. Bardzo ważne jest jednak jedno. Miała to być tylko polska siła. Nasi sąsiedzi w
wręcz demonstrowali stanowisko, że Polska i armia, siły bezpieczeństwa wewnętrznego i inne struktury są zdolne do samodzielnego przeprowadzenia operacji stanu wojennego. Wydaje się pewne, że radziecka interwencja mogłaby nastąpić w Polsce wówczas, gdyby dokonywał się przerwu z ustrojami. Nastąpiło zerwanie linii układu Warszawy. Czy też gdyby doszło do załamania operacji stanu wojennego tragicznie. Z uwagi na możliwie zawiły charakter sprawy, odłożyć ogłoszenie wyroku do dnia 12 stycznia, godzina 13:30, sala 252. Dzisiaj pan powiedział coś bardzo ważnego, że nie było bezpośredniego zagrożenia interwencją radziecką jesienią 81 roku, że ta interwencja być może była w 80 roku, może w marcu coś takiego, tak? Nie być może, nie na serio. Tak, ale już w jesienią, w grudniu na pewno nie było bezpośredniego zagrożenia interwencją radziecką. Tak, oczywiście. Dlaczego generał Jaruzelski, Czesław Kiszczak i wielu innych do tej pory potwierdza, znaczy utrwala tą wersję? No, mają takie zdanie. Rozmawiajcie z nimi. Tak, ale czy sądzi pan, że w takim razie generał Jaruzelski kłamie, mówi nieprawdę? Nie, ja tak nie powiedziałem. No nie, ale no tak, ale pan mówi, że nie było takiego zagrożenia. Czyli to jest zupełnie inne. Tak ja oczywiście. Ale mógł pan zapobiec wielu śmierciom. Mógł pan to zrobić, ale pan nic nie zrobił w tym kierunku. Wiele sierot panu zostaje. Jestem siostrą księdza Zycha, wie pan, dlatego tu jestem. Wie pan, bo zginął niepotrzebnie. Mógł dzisiaj żyć. Tak pani sądzi. Tak sądzę, wie pan, dlatego tutaj jestem. I będę do końca, bo chcę zobaczyć, kto za to. A ja mogę otwartym czołem mówić to, co zrobiłem. Ja słyszałam, zdążył pan przed Panem Bogiem. Słyszałam pana opinię. Zdążył pan przed Panem Bogiem. Gratuluję za tym razie przemiany. Jeszcze mam nie lat na przemianę.